Biżuteria jest wyrazem czyichś uczuć. Babcie przychodzą, naprawiają swoją starą biżuterię z myślą o przekazaniu wnuczce, oczywiście razem z historią tej biżuterii. Chciałam naprawić moje dwie bransoletki, jedna jak widać w rozsypce z pereł, a druga z turkusów. Zapięcie się zerwało, a druga była za duża, więc chciałam ją lekko pomniejszyć, bo spadała z ręki. Tak. Troszeczkę uczę moją wnuczkę, jak robić bransoletkę z jej imieniem i z imieniem jej kuzynki. Kawiarenka naprawcza przy spółdzielni socjalnej Familia będzie głównie opierać się na specjalistach. W tym przypadku w projekcie Stare Korale jak Nowe posiłkować się będziemy specjalistami z koralikowego imperium z Tarnowskich Gór. Myślę, że z czasem będą również inni specjaliści z innych branż, jednak w bieżącym roku planujemy opierać się na koralikowym imperium. Naprawa biżuterii nie wymaga wysiłku dużego, wymaga jedynie chęci i trochę czasu. To ja wiem sama po sobie, że jak się coś zrobi, to bardziej cieszy, że to taka satysfakcja, że mogłam sobie coś zrobić i no, wiem po sobie, że to jest fajna rzecz, że sprawia przyjemność.